Zastanawiasz się, jaką drogę pokonuje przesyłka, zanim trafi do Twojego klienta w jednym z 220 krajów i terytoriów, jakie obsługuje DHL Express? Przyjrzyjmy się, jak wygląda eksport z Polski. Zacznijmy od pierwszych kroków. Kiedy wysyłasz coś za granicę, w pierwszej kolejności pakujesz przesyłkę. Przygotowujesz też zlecenie transportu za pomocą naszego systemu bądź przez naszą infolinię. Pamiętaj, że konieczne jest dołączenie dokumentów takich jak np. faktura oraz informacji, tłumaczenia w języku polskim o tym, co jest zawartością przesyłki. Pomocne, a czasem niezbędne, będzie też wypełnienie i przekazanie zlecenia eksportowego. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie internetowej. Czy wiesz, że nie zawsze musisz nam dostarczyć zlecenie odprawy eksportowej? W jakich sytuacjach? Jeśli posiadamy Twoje stałe zlecenie odprawy eksportowej lub zlecasz DHL, wybór rodzaju odprawy wystarczy nam jedynie faktura i opis zawartości. Dla Twojego komfortu stosujemy przede wszystkim odprawę kurierską, do której nie potrzebujemy wielu informacji. Jeśli jednak zgodnie z prawem nie możemy zastosować tego modelu, wtedy wykorzystujemy odprawę indywidualną. Wszystko po to, żebyśmy mogli sprawnie dokonać odprawy celnej. Określają to międzynarodowe przepisy. Następnie kurier odbiera przesyłkę od Ciebie i ta na dobre rozpoczyna podróż. W tym samym czasie nasz zespół międzynarodowo wykwalifikowanych specjalistów sprawdza, czy załączone przez Ciebie dokumenty są kompletne. Jeśli nasi pracownicy stwierdzą, że posiadamy niezbędne informacje, wtedy wszystkim zajmujemy się sami, a przesyłka bez przeszkód leci do kraju przeznaczenia. Czy wiesz, że jeśli wszystko jest w porządku, nadana przez Ciebie rzecz opuszcza Polskę tego samego dnia? Może się jednak zdarzyć, że brakuje niezbędnych danych. Wtedy zadzwonimy lub napiszemy do Ciebie i poprosimy o ich uzupełnienie. Kiedy czekamy na przekazanie od Ciebie szczegółów, proces doręczenia niestety się wydłuża. Nie musisz się jednak martwić o opaczkę, bo w tym czasie jest ona bezpieczna w naszym magazynie. Na co zwrócić uwagę, uzupełniając niezbędne informacje? W przejściu tego etapu pomoże Ci nasz poradnik na stronie internetowej. Znajdziesz tam też przykłady uzupełnionych dokumentów. Kiedy wszystko jest gotowe, dokumenty są kompletne, odprawa w Polsce zakończona, paczka wylatuje. Zgodnie z procesem transportu pozostaje jedynie odprawa celna w kraju docelowym i dostawa do odbiorcy. Mam nadzieję, że teraz wiesz, jak działa proces i dlaczego tak ważne są poprawne dokumenty dołączone do przesyłki.